Dobry wieczór w ten wyjątkowy dzień. Dla tych, którzy nie wiedzą, dlaczego jest wyjątkowy, to tylko przypomnę, że przede wszystkim jesteśmy w Nowiu. Jest to Imbolc. Zaczyna przybywać księżyca. Rodzi się światło po najgłębszej ciemności. Jest to bardzo mocne zjawisko astronomiczne wpływające na całą naszą Ziemię. To jest jedna historia dzisiejszego dnia. Druga to wchodzimy w nowy rok chiński, dokładnie dzisiaj, w rok Tygrysa, czyli budzimy w sobie moc. I trzeci, numerologiczny. Dzisiaj jest 2 lutego 2022 roku. Piękny, parzysty numer, wypełniony samymi dwójkami, pokazujący nam to, że nie jesteśmy jedyni na tym świecie i jesteśmy zależni od wszystkiego, co jest wokół nas, a to wszystko, co jest wokół nas, jest zależne od nas, po prostu współpracujemy. Zaprosiłam Was na tą medytację właśnie dlatego, że poczułam, że ten dzień jest wyjątkowy nie tylko z tego powodu, ale przede wszystkim z tego powodu, że czujemy wszyscy te zmiany. Czując te zmiany, dobrze jest je wesprzeć naszymi pozytywnymi intencjami. Każdy ma swoją. Namawiam do tego, żeby się przygotować do tego już teraz, ponieważ w trakcie medytacji będzie taki moment, w którym wyrazicie te intencje. Zatem przygotujcie sobie już w myślach, przyglądnijcie się swojemu życiu i zastanówcie się, czego, co dobrze by było, by wypełniło tę lukę, która jest jakby, by poczuć obfitość w życiu, czyli by poczuć taki stan, w którym robisz co chcesz, z kim chcesz i kiedy chcesz. I żeby ta intencja właśnie była skierowana na przyciągnięcie tego elementu do swojego życia. To jest jedna rzecz. Natomiast zanim zrobimy ceremonię przywoływania i taką intencjonalną przywoływania tego, czego pragniemy, to oczyścimy się z tego, co już jest nam zbędne. Zatem moja świeca jest już zapalona. Zapraszam do tego, by zamknąć oczy. I będę mówiła teraz do Ciebie bezpośrednio. Zamknij oczy. Zacznij się rozluźniać. Rozluźniać to znaczy znaleźć taki komfort w ciele, w którym każdy jeden centymetr Twojego ciała czuje się zrelaksowany. Spróbuj przyglądać się temu ciału, Twojemu ciału, zaczynając od czubka palców u stóp, kierując całą swoją uwagę i świadomość na to miejsce, które w danym momencie obserwujesz i rozluźniaj. Sprawdź, czy ta część ciała jest już rozluźniona. Czubki palców, wdech i wydech. Stopy. Wraz z wdechem przyjmujesz świetlistą pranę, a wraz z wydechem opuszcza Cię wszystko to, co jest już w Twoim ciele fizycznym i subtelnym zbędne. Kostki u stóp. Sprawdź, czy są rozluźnione, zrelaksowane. Wdech i wydech. Centymetr po centymetrze wznosisz swoją świadomość, badając łydki. Wdech i wydech. Pamiętając o tym, że wraz z wdechem przyjmujesz świetlistą pranę, nie tylko tlen, a wraz z wydechem opuszczacie wszystko to, co w Twoim ciele fizycznym i subtelnym jest już zbędne. Oddajesz Matce Ziemi, która wie, co z tym zrobić. Skanuj swoje ciało dalej, szukając odprężenia i relaksu. Jesteś już na poziomie kolan.
Wdech i wydech. Ud. Wdech i wydech. Biodra, pośladki, rozluźnij. Wdech i wydech. Brzuch, klatka piersiowa. Wypełnij się powietrzem, tlenem odżywczym, praną złocistą. Wdech i wydech. Głęboki wdech do płuc i głęboki wydech. Rozluźnij ramiona, barki, przedramiona i dłonie. I to, co ważne, sprawdź, czy twoja szyja jest tak rozluźniona, że nie czuje ciężaru głowy. I zrób głęboki wdech i wydech. Poczuj ciało, które jest odprężone. Teraz zauważ, że wraz z wdechem, wdychając cały czas, nie tylko tlen, ale świetlistą pranę, wypełniasz się tym złotym kolorem, tym złotym światłem kreacji od stóp do głów. Skieruj ten wdech prany w miejsca, gdzie tego koloru brakuje. To będą miejsca, które są zmęczone, a może odrobinę bolesne. Tam skieruj swój wdech. Upewnij się, że całe twoje ciało fizyczne i subtelne jest wypełnione złocistym kolorem prany. Jeżeli jeszcze są miejsca, w których brakuje, to tam prześlij tą energię. Jak już masz pewność, że całe twoje ciało fizyczne i subtelne jest zaopiekowane przez energię prany, która jest pod dostatkiem, nie szczędź sobie, bądź dla siebie szczodra, szczodry. Zatem jak już jesteś pewna, pewny, że całe twoje ciało jest wypełnione i zdrowe, to proszę cię, byś z nadmiaru tej energii, którą cały czas wdychasz, ulepiła kuleczkę. Ulepił kuleczkę. Kuleczkę wielkością podobną do piłki tenisowej. Kuleczkę na poziomie czakry serca. Z wdzięczności. Poczuj wdzięczność do Matki Ziemi, która dała ci ciało, ciało fizyczne. Każdy mikroelement, który buduje twoje ciało fizyczne, to Matka Ziemia. Każdy metal to Matka Ziemia, każdy płyn to Matka Ziemia. Tak bardzo cię kocha, że każdy element twojego ciała pochodzi z niej. Tak bardzo cię kocha, że opiekuje się tobą od początku do końca, dając ci wszystko, co ci jest niezbędne do życia. Wszystko jest w obfitości na Matce Ziemi. Dostępności dla ciebie. Poczuj wdzięczność za tę obfitość, która cię otacza. Mówię o obfitości naturalnej. Naturalnej obfitości, którą Matka Ziemia po prostu obfituje. Poczuj również wdzięczność za to, że wie również, co zrobić z wszystkim tym, co jest ci już zbędne. Popatrz na tą piękną współpracę, która na Matce Ziemi perfekcyjnie działa. Ty wydychasz, drzewa wdychają. Drzewa wydychają, ty wdychasz. Tak jest z każdym jednym, tym samym właśnie mikroelementem, czy metalem, czy pierwiastkiem, który jest Matką Ziemią.
Twórz tą kuleczkę miłości z wdzięczności i miłości. I jak już poczujesz, że ta kuleczka jest stworzona i otoczona i wypełniona tym uczuciem, to skieruj ją prosto w dół przez czakrę korzenia, zakorzeniając się w Matce Ziemi. Skieruj tą kulę miłości wprost do serca Matki Ziemi, przekazując jej tą informację, jak bardzo ją kochasz i jak bardzo jesteś wdzięczna i wdzięczny za to wszystko, co jest. Możesz poczuć, jak od razu, natychmiast wraca do ciebie potężna fala ciepłej miłości, otulająca całe twoje ciało, które jest częścią tego ciepła, tej przepięknej krainy wypełnionej życiem. Na poziomie serca proszę, byś stworzył kolejną kuleczkę miłości, tym razem wypełnioną wdzięcznością do wszechświata. Czy jak nazywasz tę potężną siłę kreacji, której jesteś częścią jako dusza? Poczuj miłość za całą mądrość, która jest w tobie, za to natchnienie, które nieraz odczuwasz, za te wszystkie doświadczenia, które sam jako dusza, część tego źródła, wybrałaś i wybrałeś. Poczuj miłość do tego, co jest twoim ojcem. Czego jesteś częścią i czego jesteś współtwórcą. Wyślij teraz tę kulę miłości wprost przez czakrę korony do serca Ojca Wszechświata. Możesz poczuć, jak równocześnie z twoją miłością wraca do ciebie potężna fala złotego światła, która od czakry korony aż po samą ziemię otula cię potężną miłością i ojcowskim ramieniem. Aż to zobaczyłam i poczułam, jak cały wszechświat nas przytula. Zobacz, jak te dwie energie tworzą ciebie, piękna istoto. Jak jesteś bąbelkiem w tym oceanie i całym oceanem bąbelków. Jak przenikamy się wszyscy razem w tej wielkiej miłości i kreacji. Będąc w tym stanie, jesteś w przestrzeni miłości, w przestrzeni serca. To jest moment, w którym dobrze byś wyraził intencję oczyszczenia swojej przestrzeni, swojego ciała fizycznego i subtelnego, które emanuje na całe twoje życie, czyli równocześnie by oczyścić swoją przestrzeń życiową z sytuacji, albo raczej energii, które są już zbędne. Albo które przeszkadzają w twoim rozwoju, w osiągnięciu dobrostanu, miłości, obfitości, tego wszystkiego, co dobra. Będą sytuacje, czy energie, czy emocje, których nie jesteś w stanie nazwać, nie musisz. Chodzi o to, by zaufać potężnej miłości wszechświata, że on wie najlepiej, że źródło wie najlepiej, co jest dla nas dobre. I jesteśmy kierowani dzięki naszemu wyższemu ja właśnie w tym kierunku. Oczyść swoje ciało fizyczne i subtelne z tych energii, które nie należą do światła. Wypełnij je światłem. Zrób miejsce na nowo. A teraz zapraszam cię do twojego królestwa. Spróbuj całą swoją świadomość skurczyć do punktu kwantowego, mniejszego wielokrotnie od ziarenka piasku, jeszcze mniejszego, jak jesteś w stanie sobie wyobrazić.
Prawdopodobnie jest ono zlokalizowane, ten punkcik, ten moment gdzieś w Twojej głowie, chociaż nie mam pewności, ale tak najczęściej jest. Jeżeli tak jest, to proszę, byś wyraził intencję, by ta cała Twoja świadomość, która jest teraz punktem kwantowym, powędrowała do serca, do Twojego królestwa. Jak wygląda Twoje królestwo? Przyglądnij się temu miejscu. Może kojarzy Ci się z jakimś przepięknym miejscem w przyrodzie, w którym kiedyś przebywałeś. A może jest to faktycznie królestwo, gdzie widzisz swój piękny, złocisty tron, z którego to tronu możesz rządzić swoim królestwem. A może jest to plaża, słoneczny, piękny dzień z krystalicznie czystą wodą. Nie wiem, jak wygląda Twoje królestwo, ale Ty wiesz. Przyglądnij się, czy to królestwo jest takie, jak czujesz, że jest dla Ciebie najbardziej komfortowe. Podejdź do miejsca, z którego najlepiej jest Ci obserwować całe królestwo, z którego najlepiej jest Ci nim rządzić, z którego najlepiej jest Ci wydawać intencje. Usiądź tam. Poczuj to miejsce. Przyglądnij się, rozglądnij się w koło. Możesz wydać też taki rozkaz, żeby pojawiły się w Twojej wizji, w przestrzeni serca, opcje rzeczywistości, które są najkorzystniejsze dla Ciebie. I jak pojawi się kilka takich opcji, to możesz również wydać intencję, by podświetliła się ta opcja, która jest najwłaściwszą z najwłaściwszych. Nie zastanawiaj się nad tym, jaki tam jest obraz. Poczuj tylko, że tam jest Ci najbardziej komfortowo, że tam jest obfitość, że to jest stan, że tam osiągasz stan, w którym robisz, co chcesz, z kim chcesz, kiedy chcesz, że Twoja dusza w końcu wraca do stanu pierwotnego, ale tu na ziemi. Możesz, ale nie musisz, to jest Twój wybór. Wybrać tę opcję. Ale możesz również w tym momencie wyrazić po prostu swoją intencję, którą przygotowałeś na ten moment. Że przywołujesz ten stan, który masz w intencji. Z mojej strony intencją jest miłość, zdrowie i dobrostan dla każdej świetlistej istoty na planecie Ziemia. I z mojej strony mocą miłości mojego serca błogosławię obfitość, zdrowia, miłości i pieniędzy, bo tak się umówiliśmy na planecie Ziemia, w życiu każdej świetlistej istoty. Wyślij tę energię w przestrzeń. Będąc w tym stanie, możesz również wysłać energię miłości do kogoś, kto jej potrzebuje, ale cię o nią prosił. Może jest ktoś z Twoich bliskich, kto właśnie choruje. Będąc w tym stanie, możesz mu pomóc. Możesz zwizualizować sobie taką istotę przed sobą i otulić ją tym światłem, które czujesz, w którym jesteś. Wdech i wydech. Wdech i wydech.
Spróbuj zapamiętać ten stan. Możesz również zakotwiczyć ten stan w tym obrazie, który teraz jest przed Twoimi oczami wewnętrznymi. I ilekroć będziesz chciał wrócić do tego stanu, to po prostu zwizualizuj sobie ten obraz, a wrócisz do tego stanu. Może jeszcze kilka chwil na przyjemność bycia w pełni, co nie oznacza, albo raczej co zapoczątkowuje Twoje bycie w pełni na zawsze, jeżeli wyślesz taką intencję. To jest ten stan. Możesz to czuć zawsze. I teraz powolutku, powolutku poszerz swoją świadomość do wielkości całego ciała. Wypełnił świadomością całe swoje ciało fizyczne i subtelne. Powiększ się z tego punktu kwantowego. Teraz spróbuj poruszać palcami u stóp, palcami u dłoni. Głęboki wdech, już świadomy w ciele. I jak powiem trzy, to wrócisz do swojego ciała tu i teraz. Jeden, dwa i trzy. Dobry wieczór. Wróciliście, czy już tam zostaliście? Włody wrócił, Iwonka wróciła. Cieszę się, Iwonko, że pięknie było. Miałam taki moment, że po prostu już nie chciałam dalej mówić, bo chciałam zostać w tym czuciu. Poczułam tak mocno tego Ojca Wszechświata, jak mnie. Kochani, bardzo Wam dziękuję. Cudownie było z Wami to przeżyć. Wdzięczność, wdzięczność, wdzięczność. Mocą miłości mojego serca błogosławię wszystko, co dobre w Waszym życiu. I w swoim również. Małgorzatko, wszystkiego dobrego. I Tymkowi również. Reniu, wszystkiego dobrego, zdrowia. To znaczy, jesteś zdrowa, właśnie się oczyszczasz. Aniu, wzruszająco, cieszę się. Jesteście kochani. Mamy minutę i 48 sekund. Minuta i 44 sekundy. Włody z wdzięcznością. Kocham Was i do następnego razu. Buziak, buziak. Pa, pa. Pięknego tygrysa Wam życzę.